Torunia Kreszta Polski obchodził uroczystości z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W południe na rynku staromiejskim biskup toruński ksiądz Andrzej Suski odprawił mszę świętą w intencji ojczyzny. Tradycyjnie odbyła się również uroczystość wojskowa pod ratuszem, w której udział wzięły władze miasta oraz mieszkańcy. Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. Tego pięknego dnia w atmosferze radości, optymizmu i wzajemnej życzliwości. Wywodzimy się z różnych miejsc i różne są nasze losy, ale wszyscy jesteśmy obywatelami tego samego kraju i miejsca na ziemi.